Wczoraj pod koniec lekcji pani poprosiła nas o ciszę i powiedziała: Dzieci, muszę was zawiadomić, że wyjeżdżam na kilka dni. Okoliczności rodzinne wzywają mnie na wieś, a ponieważ moja nieobecność potrwa prawie tydzień, od jutra zastąpi mnie inna pani. Liczę na to, że będziecie się pilnie uczyli i grzecznie zachowywali. Jestem pewna, że przyniesiecie mi chlubę. Mam więc nadzieję, że po powrocie nie będę musiała się za was wstydzić. Zrozumieliście? Dobrze. Ufam wam. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. A teraz możecie wyjść. Wstaliśmy i podaliśmy pani rękę bardzo zaniepokojeni. Ja miałem w gardle wielką gulę, bo naprawdę bardzo lubimy naszą panią, która jest strasznie fajna i wcale nam nie do śmiechu, że przyjdzie inna. Najbardziej zmartwiony był Kleofas. Jest najgorszym uczniem w klasie i dla niego to straszne zmienić panią. Nasza jest już do niego przyzwyczajona i nawet jak mu daje karę, to nic się takiego nie dzieje. Spróbuję zdobyć usprawiedliwienie na ten tydzień, powiedział Kleofas, kiedy żeśmy wychodzili. No bo co w końcu? Nie wolno od tak sobie zmieniać nam pani. Ale dziś rano Kleofas przyszedł jak wszyscy i byliśmy strasznie zdenerwowani. Wczoraj do późna się uczyłem, powiedział nam Kleofas. Nawet nie oglądałem telewizji. Myślicie, że mnie zapyta? Pierwszego dnia może nie będzie stawiała stopni, westchnął Maksencjusz. Akurat, powiedział Eusebiusz, będzie się patyczkować. Ktoś już ją widział? Spytał Joachim. Ja ją widziałem, powiedział Gottfried. Jak wchodziłem do szkoły? Jaka jest? Jaka? Zapytaliśmy wszyscy. Wysoka i chuda, powiedział Gottfried. Bardzo wysoka. Bardzo chuda. Groźnie wygląda? Spytał Rufus. Gottfried wydał policzki i pomachał ręką z góry na dół. Nic więcej nie powiedzieliśmy. Alces schował rogala do kieszeni, nie kończąc go. A potem zadzwonił dzwonek. Ustawiliśmy się rzędem jak wtedy, kiedy idziemy na badania lekarskie. Nikt nic nie mówił. Kleofas wziął książkę do geografii i zaczął powtarzać rzeki. A potem inne klasy sobie poszły, zostaliśmy sami na dziedzińcu i zobaczyliśmy dyrektora z nową panią, która nie była ani bardzo wysoka, ani bardzo chuda. Straszny kłamca z tego Gottfrieda. Założę się, że wcale jej nie widział. Dzieci, powiedział dyrektor. Jak wiecie, wasza pani musiała na kilka dni wyjechać. Ponieważ jej nieobecność potrwa prawie tydzień, pani Navarre przejmie jej funkcję. Zastąpi ją, jeśli wolicie. Mam nadzieję, że będziecie się grzecznie zachowywać, przykładać do nauki i że wasza nowa pani nie będzie miała powodów się na was skarżyć. Zrozumiano? Może ich pani zabrać. Nowa pani dała nam znak i poszliśmy do klasy. Zajmijcie swoje miejsca, tylko po cichu, proszę, powiedziała nowa pani. I dziwnie nam się zrobiło, kiedy zobaczyliśmy, jak siada przy biurku naszej prawdziwej pani. Dzieci, powiedziała nowa pani. Jak wam już wspomniał pan dyrektor, nazywam się Navarre. Wiecie, że wasza pani musiała udać się na kilka dni na wieś. Będę więc zastępować ją przez ten czas. Liczę, że będziecie grzeczni, że będziecie się pilnie uczyli i mam nadzieję, że nie będę musiała się na was skarżyć, kiedy wasza pani wróci. Jestem, przekonacie się o tym, surowa, ale sprawiedliwa. Jeśli będziecie się dobrze sprawować, wszystko pójdzie jak najlepiej. Myślę, że się zrozumieliśmy. A teraz do pracy. Pani Navarre otworzyła swoje zeszyty i powiedziała. Z rozkładu lekcji i notatek, które zostawiła mi wasza pani, widzę, że dziś rano mamy geografię i że wasza lekcja dotyczy rzek. Ale potrzebna nam będzie mapa Francji. Kto po nią pójdzie? Ananiasz wstał, bo jako najlepszy uczeń i pupilek zawsze chodzi po różne rzeczy. Napełnia kałamarze, zbiera klasówki i ściera tablice. Siadaj, powiedziała pani Navarre. Trochę dyscypliny. Nie wszyscy naraz. Sama wskażę ucznia, który pójdzie po mapę. Ty tam, na końcu. Tak, ty, w ostatnim rzędzie. Jak się nazywasz? Kleofas, powiedział Kleofas, który zrobił się blady jak papier.
Dobrze, powiedziała pani Navarre. A więc, Kleofas, idź i przynieś nam mapę Francji, tę z rzekami i górami. I nie marudź po drodze. Ale proszę pani, zaczął Ananiasz. Ach, widzę, że mamy tu mądrale, powiedziała pani Navarre. Ale mądralo, mój mały, to ja ucieram nosa. Siadaj. Kleofas wyszedł strasznie zdziwiony i wrócił z mapą zdyszany i dumny jak nie wiem co. Szybko się uwinąłeś, Teobald, powiedziała pani Navarre. Dziękuję. Ciszej, chłopcy. Bądź tak dobry i powieś tę mapę na tablicy. Świetnie. A skoro już tu jesteś, powiedz nam, co wiesz o Sekwanie. Sekwana ma źródła na wyżynie Lagr, powiedział Kleopas. Jej długość wynosi 776 km. Ma bardzo kręte koryto i wpada do ciśniny La Manche. Jej główne dopływy to Obe, Marna, Oise i Yonne. Bardzo dobrze, Teobald, pochwaliła go pani Navarre. Widzę, że umiesz. Wracaj na miejsce. Bardzo dobry. I Kleofas wrócił na swoje miejsce, cały czerwony, z głupim uśmiechem na twarzy, wciąż jeszcze zdyszany. A teraz ty, dowcipnisiu, powiedziała pani Navarre, pokazując palcem Ananiasza. Tak, ty, który tak lubisz mówić. Wymień mi, nie opuszczając ławki, pozostałe dopływy Sekwany. No, zaczął dukać Ananiasz. No, jest Obe, Marna, Oise. Tak, powiedziała pani Navarre. Zamiast wygłupiać się na lekcji, lepiej wziąłbyś przykład ze swojego kolegi Teobalda. A Ananiasz tak się zdziwił, że każą mu brać przykład z Kleofasa, że nawet się nie popłakał. Następnie nowa pani zapytała mnie, potem Alcesta, potem Eusebiusza i powiedziała, że nie jest źle, ale na pewno stać nas na więcej. A potem przerobiła z nami nową lekcję, góry, i nikt się nie wygłupiał. Chociaż byliśmy dużo mniej zdenerwowani niż na początku. Alcest zaczął jeść po kawałku swój rogal. A potem pani poprosiła Kleofasa, żeby odniósł mapę. A kiedy wrócił, zadzwonił dzwonek na przerwę i wyszliśmy z klasy. Na dziedzińcu zaczęliśmy od razu rozmawiać o nowej pani. I stwierdziliśmy, że nie jest taka zła, że jest dosyć miła i że nawet, kiedy już się do nas przyzwyczaiła, uśmiechnęła się, mówiąc, żebyśmy poszli na przerwę. Ja tam jej nie ufam, powiedział Joachim. Tam, powiedział Maksencjusz. Starczy tego gadania. Jasne, że wolimy naszą prawdziwą panią. Ale pani to zawsze pani i nic się na to nie poradzi. Maksencjusz miał rację i postanowiliśmy zagrać w nogę, zanim skończy się przerwa. W mojej drużynie bramkarzem był Ananiasz. Zajął miejsce tego wstrętnego pupilka Kleofasa, który powtarzał historię.